Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj kontynuujemy serię dotyczącą freestyle'owych i long range małych kopterów FPV poniżej 250 gramów. I naszym debiutem w tym tygodniu jest Quadmula Siren, to jest F3. 3-calowe śmigła, bardzo fajny, zwarty dron. Zabudowany jest na odbiorniku cyfrowym, czyli DJI O3 Air Unit. Mamy tutaj silniki 16.04 i to co ciekawe, one umożliwiają nam loty zarówno na pakietach 4S jak i 6S. W przypadku 4S powinien zmieścić się poniżej 250 gramów, jeżeli chodzi o 6S, no wiadomo, trzeba latać troszkę dalej od ludzi. Jeżeli chodzi o ramę, bardzo ciekawa, tutaj mam porównanie z AOS-em. Jeżeli popatrzymy sobie na rozstaw silników, AOS ma szerszy, ale nie dużo tak naprawdę. AOS lata na 3,5 cala, jeżeli chodzi o śmigła. Quadmula na 3-calowych. Tutaj mamy jeszcze LRS, więc na potrzeby tego filmu trzeba było kupić też radio. Kupiłem Radio Master Pocket. Jeżeli chodzi o stack, tutaj jest Mamba Mini, bardzo ładnie zlutowany, fantastyczny droniś i z przyjemnością dzisiaj nim polatam. Specjalne podziękowania dla Szymona Magdziarza za to, że wypożyczył mi Quadmulę do testów. Jest to ramka, którą kupujemy na Tajwanie. Zwykle przesyłka kosztuje około $15, ramka w okolicach $50 z dodatkami, plus do tego jeszcze trzeba zapłacić cło kilkadziesiąt złotych, więc nie jest super tanio, natomiast myślę, że warto. W przypadku AOS ramiona są troszkę cofnięte. Quadmula ma przednie ramiona mocno z przodu, więc wchodzą śmigła w kadr. To od razu widać. I mam wrażenie, że Quadmula jest mocno w ogóle przesunięta do przodu, patrząc na AOS-a, który ma dość mocno tak zbalansowany, bardziej nawet bym powiedział, że do tyłu przesunięcie. Tutaj ramiona są mocno w przód. Jak to będzie latała? Jestem bardzo ciekawy, także myślę, że koniec gadania. Startujemy. Let's go. Tu wygląda to wszystko ok. Mamy akumulator 550 mAh. W tej chwili jesteśmy w trybie akro. Muszę się troszkę przyzwyczaić też do tego radia, bo jeszcze na nim nie latałem w ogóle. Wygląda to w porządku. Ta 4S ładnie chodzi. Jest responsywny ten quad. Widać śmigła w planie, ale one nie przeszkadzają tak bardzo. Dzisiaj też nie ma dużej intensywności oświetlenia i przez to można powiedzieć, że też czasy naświetlania nie są takie krótkie. Spróbujmy go troszkę podnieść. Ma dynamikę. Myślę, że na 6S będzie się składał naprawdę fajnie. Jest jednocześnie cichutki, ale też to, że jest taki zwarty i stosunkowo ciężki jak na jego powierzchnię, powoduje, że on ładnie go zabiera grawitacja też. On fajnie wchodzi w manewry i chyba troszeczkę lepiej niż AOS. Wiadomo, że śmigła 3-calowe to nie jest potęga, bo w Kruxie 35 już mamy większe nawet, ale możliwości są, myślę. Na razie spokojnie sobie polatamy. Podoba mi się. Jedna z ciekawszych propozycji, jeżeli chodzi o te małe koptery freestyle'owe. Widziałem parę filmów, rama jest wytrzymała, można spokojnie też latać na bando. Trzeba sobie oczywiście zabezpieczyć kamerę i antenę. Są takie konstrukcje, które na przykład wymyślił Murder FPV, a mianowicie osłona mocowania anteny z DJI O3 w formie stabi. Troszeczkę się ją skraca i do takiej osłonki wprowadza, wtedy sama antena jest mniej odporna na krasze. Tu wygląda to dobrze, słuchajcie, no wiadomo, że mamy jeszcze luty, jest zimno, ale spoko można polatać takim dronisiem i myślę, że można polatać też bliżej jednostek cywilizacyjnych, czyli na przykład parki, jakieś opuszczone, może nie całkiem opuszczone, ale puste parkingi, na przykład w niedzielę rano. Dużo miejsc, gdzie ten dron przede wszystkim nie przeszkadza, bo on nie hałasuje tak jak Avata czy typowy CineWoop, ale jednocześnie lata bardzo ładnie. Ja tu jestem zadowolony. Na razie nie robiłem żadnych akrobacji, możemy poszaleć więcej jak zmienimy pakiet na 6S, ale myślę, że ma możliwości całkiem spoko. Jeżeli chodzi o AOS, latałem nawet do 5 minut w cruisingu spokojnym, takim jak teraz, na tych pakietach nowych, które kupiłem, 4S 550 mAh, to są Tatua Airline i one bardzo ładnie mi się spisują. Ten dron jest bardzo cichutki i
to mi się też podoba w nim, że nie słychać go, na pewno nie przeszkadza ludziom. To w dzisiejszych czasach jest mega ważne, bo możemy znajdować się w wielu miejscach, szczególnie jak zrobi się ciepło, że osób jest więcej i takie małe sinałupy, jak nawet awata, potrafią mega hałasować i zatruwać ludziom życie. Tutaj praktycznie go nie słychać, tego dronisia. Bardzo ładnie sobie mieli powietrze i też stosunkowo długo lata. Teraz lecimy już 3,5 minuty. A myślę, że spokojnie można dociągnąć do 5 minut, jeżeli chodzi o cruising. Wiatr jemu nie jest straszny, dlatego że po pierwsze jego powierzchnia jest mała, jest stosunkowo ciężki jak na malucha, a jednocześnie nie ma tutaj dużej... No, myślę, że jest też mocny. Szczególnie przy 6S to zobaczymy. Ale może być mocny. No, składa się bardzo ładnie. Schodzi do dive-offu również. Całość jest ok. Zaraz sobie polecimy drugi pakiet. Zrobimy sobie pakiet 6S i zobaczycie, jak to wygląda. A później spróbuję sobie jeszcze porównać go do AOS i zobaczymy, który wygląda i wypada ciekawiej. Jak na razie jestem mega zadowolony z tego, co tutaj widzę. Lądujemy. Tak on nam się przedstawia w konfiguracji z pakietem Tatu Airline 550 mAh na 4S. Słuchajcie, lecimy na pakiecie 6S. Myślę, że będzie mega zabawa. Tu wszystko gra. 25 V. Mega zabawa. Wow. Przecież to jest taka potęga. Biorąc pod uwagę stosunek mocy do jego masy, no tutaj można naprawdę wiele zdziałać. Fakt, że on jest cięższy niż 250 gramów w tym momencie, ale te możliwości są. Grawitacja go troszeczkę bardziej ściąga, bo jest cięższy, wiadomo. Fajnie hula. Jest też głośniejszy, wiadomo. Rewelacja. Wystarczy mu dać lekki bodziec i on idzie. Ło, pięknie jest też ustawiony, bardzo dobrze wykonany. Wiadomo, że takiego drona trzeba zbudować samemu. AOS można kupić na stronie iFlighta, natomiast tutaj są dostępne ramki w Quad Muli. Oczywiście można posłużyć się profesjonalnym serwisem, choćby Drone Expert jest w stanie Wam zbudować takiego drona. Ale to też nie będzie tania konstrukcja, bo łącznie z nadajnikiem wideo, rama, silniczki i stack, czyli kontroler lotu i ESC, no to pewnie w granicach 2500-3000 zł, wliczając to, że za ramę trzeba zapłacić cło. Ale tak czy inaczej, doświadczenie jest bezcenne, za wszystko inne zapłacimy kartą Visa i mogę powiedzieć, że naprawdę super się nim lata. Bardzo mi się podoba. Spróbujmy troszeczkę dalej polecieć w formie cruisingu. Mam cały czas 50 megabitów na sekundę i to w przypadku właśnie nadajnika O3 to jest absolutna petarda, że nie musisz się obawiać tego, że lecąc powiedzmy 300, 400, 500 metrów dalej, tak jak ja tutaj lecę w tym momencie, że my będziemy mieli kłopoty z zasięgiem, bo jest cały czas bitrate na 50 megabitów na sekundę. Mam nadzieję, że to radio, nie mam jeszcze doświadczenia z Pocketem, że utrzyma nas, ale póki co fajnie się steruje i to radio, Radio Master Pocket całkiem dobrze wygląda w rękach. Dobra, polecę tutaj na skraju zielonego pola, dlatego że potencjalnie byłoby łatwo, gdybyśmy mieli failsafe, to potencjalnie będzie łatwo znaleźć. I już teraz wracam do nas. Wygląda to absolutnie rewelacyjnie i polecam, słuchajcie, tego typu próby jak mniejsze freestyle'owe kłady, bo nie tylko 5 cali, a można też małym dronem naprawdę fajne rzeczy zrobić. Jest rewelacja. Lecę w tej chwili 3 minuty dość agresywnie. Już mam komunikat, że jest słaby akumulator.
więc widać, że tutaj nie przekłada się na czas lotu aż tak bardzo. Aczkolwiek latam dość agresywnie. Trzeba być świadomym tego, że to jest też inaczej. On bardzo ładnie reaguje. Zarówno dobrze się lata na 4S przy spokojnych lotach, jak i bardziej żółwiołowe, aczkolwiek masa tutaj ma jednak znaczenie. Spodziewałem się, że będziemy mogli polatać dłużej, ale teraz mamy 4 minuty i już mam informację, że powinienem lądować za moment. Jest 21,3, ale przy panczach schodzi poniżej 20 gramów. Lądujemy. A tak prezentuje się Quadmula z pakietem 6S. To jest Tatu Airline 550 czy 650? 550 mAh. Słuchajcie, myślę, że jeżeli ktoś szuka ciekawej konstrukcji, czegoś innego niż tylko Pavo Pico albo kolejne Cineupy w wykonaniu Beta FPV czy GeParsi czy iFlighta, to Quadmula jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i fajną propozycją. Oni też dużo pracują nad tym, żeby te ramy były coraz ciekawsze. No, konkretne takie proporcje pod kątem masy, siły, frajdy z latania, bo wrażenia są bezcenne, a jednocześnie jest na tyle malutki, że ludzie nie czują się przytłoczeni, bo to jest mały dronik. Zrobimy sobie ostatni pakiet, już mi jest troszeczkę zimno, ale polecimy jeszcze. Drugi pakiet 6S. Wow. Dynamika jest bardzo konkretna. Świetnie lata. No, 6S to jest jednak petarda absolutna. Spore napięcie. Bardzo ładnie idzie. Powinienem go w ogóle ustawić, jeżeli chodzi o kamerę, troszkę bardziej agresywnie. Ale mimo wszystko, kontrola nad nim jest wręcz perfekcyjna. Mogę bardzo latać w proximity. To nie jest mój quad, dlatego nie chciałbym tutaj zaliczyć żadnego crashu, bo w AOS-ie mogę ryzykować więcej. Natomiast myślę, że taką ramkę powinienem zamówić. Nie wiem jeszcze, czy będzie to 350, czy to będzie 35, czy 30, ale Quadmula naprawdę przedstawia się bardzo ciekawie i myślę, że jest godnym dronem do tego, żeby się nim zainteresować. I też przekonuję się powoli do tego LRS, no może nie tak do końca jestem przekonany. Tu jeszcze przede mną zmiana oprogramowania na FCC, ale widzę, że przy bardzo małych nadajnikach, widzę, że przy bardzo małych odbiornikach można zrobić naprawdę sporo i to jest siła tego LRS, nie? Też wiadomo, że jest finansowo troszkę korzystniej, ale aż tak tych dronów dużo nie ma, żeby oszczędzać na odbiorniku. Ja bym powiedział, że tutaj bardziej gabaryty mogą decydować. No i też nawet skuteczność tych małych instalacji typu małe anteny, małych gabarytów, małe odbiorniki albo wbudowane SPI dają nam spore możliwości pod kątem zastosowania. Radzi sobie super. Tak, jest responsywny. Nie ma tutaj praktycznie prop wash. Jedyne, co można mu zarzucić, chociaż to jest za dużo powiedziane, to wiadomo, rozmiar śmigieł.
3 cale to jest jednak spora różnica. 3 cale versus 3,5. A tak poza tym jest naprawdę super. Jestem mega zadowolony. Z tego, co on tu wyrabia. Dobra, będziemy lądować. Myślę, że to wystarczy na tę chwilę. Już wiem, co ten dron potrafi, jak on się zachowuje w powietrzu. Myślę, że ramka jest godna uwagi, zdecydowanie. Nie jest to kolejne Paweł Piko, tylko mały, sprytny, prawdziwy bohater. Mały, sprytny Portorykańczyk. Lądujemy. Słuchajcie, już bardzo zmarzłem dzisiaj, także wystarczy tego dobrego i tych lotów. 4 pakiety zrobione, to co mogę powiedzieć. Dla osób, które chcą trochę wyjść z konwencji albo z cineupów, albo z konwencji 5-calowych czy podobnych jednostek, to jest bardzo fajna sprawa, bo jednocześnie tak, mamy dobrą wizję, jest lekki dron, europejskie przepisy nam spełni, jeżeli chodzi o A1, ale z pakietem 4S, więc da radę pod tym względem. Fajnie lata, dobre panowanie ma nad nim, wrażenia są prawie jak w 5-calówce. Wiadomo, sam kopter jest lżejszy, ale mimo wszystko daje radę. Jeżeli masz podobne modele, na przykład Grinderino, albo Flyfish, mam ramę, kupiłem, ale coś zbliżonego, na przykład Apexa 3 cale, to daj znać, możemy zrobić test w następnym, czy w którymś z następnych odcinków tego cyklu. Bardzo dziękuję Szymonowi za podesłanie tego dronisia. Dbam tutaj o niego bardzo, pielęgnuję go, tak samo jak i o pakiety. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!